Okay, this place rules. Dobra, mamy tutaj checkpoint przy tym drzewku. W sumie to tak mogłem zrobić. Nie pomyślałem. Myślałem, że to trzeba tą linką tauny ogarnąć, tamte skrzynki. To już w ogóle nie pomyślałem. No, tak to powinienem od początku zrobić. No powiem szczerze, tutaj napięcie jest dosyć ostre i dosyć spore, bym mógł rzec. Ty, tutaj klejnot jest. O! Przynajmniej mamy kolejny klejnot ukryty, zebrany. Już nie ma co płakać. Dobra, widzę, że tutaj mogłem bez problemu doskoczyć. Checkpoint. I co tutaj dalej mamy? Dalszą część poziomu. Frajer. Dobra. Tutaj jeszcze była skrzynka, dokładnie. I to tyle. Teraz trzeba uważać na ogień. I lecimy na spokojnie.
Przynajmniej ukryty klejnot mamy zebrany, więc nie będzie, nie ma co tutaj się teraz stresować. Już teraz nam tylko zostaną te retrospekcyjne poziomy. No i to samo mamy, co mieliśmy w pierwszych odcinkach, czyli po prostu uciekanie na tej pseudoatlasferze przed Enginem. Czyli w sumie nic nowego się tutaj nie pojawiło. Coś, co już widzieliśmy. Ale mimo co wam to po raz ostatni pokażę, żeby zobaczyć, jak się tutaj lokacja skrzynek pozmieniała. No ja no i ładnie, kurde. Posprzątane. Kurde, tak mało nam zabrakło, abyśmy mieli 5 klejnotów na 6. Pełny obraz. O co chodzi z pełnym obrazem? Czyżby to chodziło o to, że ukończyłem wszystkie te poziomy tych pobocznych postaci? No i ten doktor Nefarius tutaj na loading screenie. Aż w sumie zobaczę. Ta, ukończ wszystkie linie czasowe. Dobra. 48% gry. Mamy wszystkie poziomy ukończone, te, wiecie, te linie czasowe. Mamy 202 na 228 klejnotów zwykłych, więc teraz przyszedł czas na zrobienie poziomów retrospekcyjnych. I zaczniemy sobie od wyzwania. Tak myślę, że od najtrudniejszego do najłatwiejszego. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Zobaczymy, na czym to będzie polegać. Dobry wieczór, mili państwo. Ja jestem Michał, a was chciałbym zaprosić na dodatkową sesję z Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas, albo It's About Time, gdzie dzisiaj skupiamy się na poziomach retrospekcyjnych. Po ostatnim razem chciałem zaliczyć poziom wyzwanie, nie udało mi się. Teraz mam mały patent, jakby to ogarnąć, więc na co my w ogóle jeszcze czekamy? Zaczynajmy. Zabierajmy się, w sensie, za to. Im szybciej, tym lepiej. Ja to w ogóle nagrywam o 20, więc to jest taki... To jest taka kolejna nocna sesja. I let's go. Widzimy się w miejscu, gdzie ostatnio zakończyliśmy. Albo w sumie, zanim może tam się zobaczymy, to pokażę wam patent, na jaki wpadłem. To będzie coś takiego teraz. O! Coś takiego. Dokładnie tak. I teraz musimy odbić się tam do góry. I coś takiego. Widzicie? No może niekoniecznie tak, ale no, przynajmniej próbowałem. Teraz widzimy się w miejscu, gdzie ostatni raz skończyliśmy. Okej, jesteśmy na miejscu zbrodni.
Tak to właśnie wygląda teraz. I mój pomysł jest teraz taki, żeby zniszczyć to życie i skoczyć na to TNT. Ciekaw jestem, czy mi się uda. Dobra. Kurde, aj. Nie to chciałem zrobić. Ale przynajmniej zamiary były dobre. No dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz zobaczmy, co tu będzie się działo. Ty, mam jeszcze inną rozkwinę. Ty, właśnie, ty mogłem coś takiego zrobić. Ale tu rozkmina wleciała życia. Dobra, tutaj pal się z tym życiem, ale przynajmniej checkpoint mamy. Dobra, przynajmniej checkpoint mamy. To jest najważniejsze. O. Dobra, teraz tutaj trzeba rozkminkę zrobić. Ale to już ogarnięte. O! To było też całkiem sporo. Ale tam już nie doskoczyłem. Tu już zrypałem totalnie. Mogłem się wybić tam bardziej do góry. Trochę nie pomyślałem. To muszę przyznać. Ale przynajmniej trochę żyć sobie nadrobimy, więc jest easy. Oj kurczę. Ale zdymałem. O. Dobra, jesteśmy teraz tu, gdzie powinniśmy być. I musimy ogarnąć teraz rzecz taką. Nie to. Już bluzę podniosłem, więc jest gitara. Chyba nie wspominałem wam o tym, że ten poziom dzieje się 24 lipca 1997. Więc jeżeli nie wiecie, to wiedzcie, że tak jest.
kurczaczki pieczonej. Znowu nie wyszło. Znowu tam nie doskoczyłem. Ale muszę tam doskoczyć. O! Mam już nawet chyba taktykę na ten poziom. No, prawie miałem taktykę, bo w sumie chcę zrobić coś takiego, żeby tą skrzynkę ze strzałką, co nie? Chcę zrobić coś takiego, żeby ta strzałka była jak jak najwyżej, żeby nie zmarnować jej za bardzo, żeby móc jak najwyżej się wybić. Myślę, że to jest fajne podejście, tylko żeby to zrobić, muszę do tego naprawdę mega logicznie podejść. Nie mogę popełnić błędu. Muszę zrobić coś takiego, żeby co do pikselki. Myślę, że tu... Fuck. To może... To trzeba zrobić właśnie tak w fajny sposób. To brzmi fajnie w teorii, ale uwierzcie mi, w praktyce jest to dosyć... No... Ciężkie, nie powiem, że nie. Patrzcie, patrzcie na to. Widzicie? O! Teraz zrobimy coś takiego. Patrzcie, jak dobrze ogarnięte. Teraz tutaj. Dokładnie. Pyk. Tylko pytanie, czy ja teraz doskoczę tutaj. Chyba powinienem doskoczyć. Trochę się boję. Kto nie ryzykuje, ten nie pije. Hehehe, w końcu się udało. O Jezus Maria, ej, to już muszę przyznać. To była jedna z trudniejszych rund bonusowych, nie? Sorry, jakich rund bonusowych? Tych retrospekcyjnych. Tu muszę przyznać, jeden z widzów miał rację. To jest jedna z najtrudniejszych rund. Kur, co ja mam z rundami? Taśm retrospekcyjnych. Tych, wiecie, poziomów retrospekcyjnych. No kurde, co ja mam z tymi rundami? Nawet nie wiecie, jak ja długo tutaj siedziałem. Wiecie, ile już mam licznika? Mam godzinę i 14 minut na liczniku, a ja dopiero przyszedłem pierwszą retrospekcyjną kasetę z 7, więc zostały nam jeszcze 6. Dobra, myślę, że ocena wytrzymałości poleci jako następna, bo wolę od tych trudniejszych zacząć, żeby te łatwiejsze na sam koniec zostawić. Tak więc zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Trochę się tego obawiam, powiem szczerze, że się cykam bardzo. Cykam się bardzo. Ready for another? Muzyka Tiny'ego Tigera z Crash'a 2. Moje stare intro zresztą. A, nostalgia mnie bierze do tego starego intra. Może kiedyś je zacznę znowu używać, kto wie, kto wie. Kto wie? Ja tam nie wiem. Wiem tylko jedno, że nie wiem, czy kiedyś wam o tym wspominałem, ale muzyki w tych retrospekcyjnych poziomach w ogóle nie są dopasowane i mimo, że są to spoko nutki, to jednak do sytuacji kompletnie one nie pasują. Przynajmniej moim zdaniem. Wiecie co? My to sobie chyba zostawimy na kiedy indziej. I przejdźmy może te pozostałe flash type. Kurde! Poziomy retrospekcyjne. To sobie zrobię w ten postprodukcji. Ten poziom w sensie. Bo będę chciał go sobie na spokojnie ogarnąć. Więc jak nie ten poziom, to mamy jeszcze tak. Próba techniczna. Sprawdzian ogólnej sprawności, rozmyślenie nad zamiennikami, sztuczki ssaków, niezwykłe skoczki engina. No to zobaczmy niezwykłe skoczki engina w takim razie. I zostaną nam wtedy 5 tych poziomów, jak zaliczymy ten, o ile go zaliczymy.